election as of today, is that it won't be a very big one. This week also, we've seen an important announcement, an important step taken by President Trump, which is withdrawing or signing. W tym tygodniu prezydent Trump podpisał dekret o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia transpacyficznego. Niektórzy eksperci wskazują, że krajem, który najbardziej na tym skorzysta, będą Chiny. Czy pan się z tym zgadza? In a sense, yes, because, for example, from the Japanese point of view, we had hoped for TPP. W pewnym sensie tak, bo z japońskiego punktu widzenia my chcieliśmy najpierw z Japonią negocjować z Rumunką. Premier Japonii Shinzo Abe na początku mówił, że będzie chciał przekonać Trumpa do tego, by USA pozostały w TPP. Teraz wydaje się, że zmienił zdanie i mówi, że należy rozważyć także umowę bilateralną ze Stanami Zjednoczonymi. Ja mówię, nie wiem, co jest teraz najlepsze dla Japonii. Oczywiście wolelibyśmy, żeby pan Trump zmienił swoje zdanie co do TPP. Ale on jest nastawiony tak negatywnie do wolnego handlu, że nie możemy być zbyt optymistyczni w tym zakresie. Jeśli chodzi o porozumienie bilateralne ze Stanami Zjednoczonymi, ja to nie lubię, że nie jestem co do tego taki pewien. Jesteś jako statystą, grasz jako gwiazda, piąte koło u wozu, dają ci żryć, dają ci 100 zł, 150, czy może ciut więcej, jako dla statystki. I ty po prostu się potem pytasz mnie, dookoła cerkwi chodzisz, gdzie tu jest spotkanie ekumeniczne. I jest jak był napisane na plakacie. Każdy wie, jak to spotkanie ekumeniczne. Chyba już się skończyły, ale w styczniu były. Ja dużo skorzystałam, proszę ciebie, nigdy nie byłam na Woli u Mariawitów. Nikogo z naszych nie było, tylko taka jedna babeczka, myśmy tak sobie pogadały, bardzo dużo ciasta do domu przyniosłam, najadłam się, cztery dni jadłam to wszystko. I z tego to dziecko, jak przyjedzie, to już tego ciasta nie będzie, no już zjadłam, oczywiście, ale skorzystałam dużo. A co tam dalej? I u metodystów byłam. Chciałam być u metodystów. Byłam pastor, dał mi plakietkę. Powiedział, że ja pięknie mówię po angielsku. Pastor. A to nie był metodysta, tylko to był ewangelik, no. Polskie Radio 24. Bardzo fajnie. Filip Memches, zapraszam na podsumowanie dnia. Dzisiejsze tematy to obchody 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, a także spotkanie premiera Było 23. Natomiast Anita się pomyliła, była 24. i chodziła dookoła cerkwi i szukała spotkania ekumenicznego. No to jeżeli ona jest aż taka głupia... Maciejem Pawlickim z Tygodnika w sieci oraz amerykanistą profesorem Tomaszem Żyro. To wszystko w drugiej części programu, czyli po godzinie 20.30. Anita. A teraz czas na najważniejsze informacje. Ja mówię, że to jest Anita Kumi. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. W byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości w 72. rocznicę wyzwolenia obozu. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz, w tym minister Wojciech Kolarski. Prawda o zagładzie. Prawda o Auschwitz są konieczne, no, aby wiesz, albo były to obozy koncentracyjne, albo to myśmy na Niemców napadli, no. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszych karamboli na autostradzie A1. Ponad 30 osób zostało rannych. 24 no ale widzisz, ciężarówka jednak była. Mimo wszystko to nie był atak terrorystyczny, bo można byłoby i tak domniemywać. W szpitalu w Łodzi przebywają natomiast dwie osoby w stanie ciężkim i jedna w stabilnym. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok w sprawie akcji antyterrorystycznej w Magdalence. Były dowódca, pomimo uniewinnienia, jest rozżalony. No i co? Satysfakcja z czego? 14 lat. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotkała się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Więcej w relacji naszego korespondenta.
Polskie Radio 24. Bardzo fajne było, Winiko. Ja tam nie żałuję, tam niczego nie było mało, dużo było. 72. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau uczczono pamięć ofiar zagłady. W uroczystościach na terenie byłego obozu uczestniczyli byli więźniowie z rodzinami, przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwo i dyplomaci. Ja mówię, że takich maleczków to jest pełno, że... Matkę by utopił w łódce wody. To sami Hitlera straceń. Sam wieniec, także był nawiązaniem do tego miejsca, składał się z biało-niebieskich pasów, co budziło skojarzenia z pasiakami, w jakie ubrani byli osadzeni tutaj. To zresztą właśnie te liche pasiaki były także przyczynkiem do tatuowania więźniów. Ubrania w katorżniczej pracy łatwo się niszczyły, więźniowie więc zdejmowali te, nadające się jeszcze do noszenia ze zmarłych. Mieszały się jednak numery przy ciałach, znajdowano później koszule i spodnie z różnych kompletów, stąd i decyzja, by numery tatuować na ciele. Dyrekcja Muzeum Auschwitz-Birkenau, grupa kilkudziesięciu byłych więźniów i ich rodzin, oddała hołd ofiarom zagłady przy ścianie straceń między blokiem 10 a 11. Dopóki sił starcza, no to przyjeżdżam, żeby oddać hołd tym, którzy nie wyszli stąd, a ja dziękuję Bogu, że ja wróciłam. Oddać. A założyłeś tą kamizelkę, tą czerwoną? Albo zostali tutaj, albo nie mogę przyjeżdżać. Tu mama zginęła, a ja miałam wtedy 3 lata. Lepiej tak, bo to ten jest to razy lepiej. Dla tych, którzy tutaj zginęli. To było żywe piekło, tak, tylko się sądy chodziło z każdej strony. Innego wyjścia nie było. Gdyby nie wyzwolenie, to nie byliśmy. A Litka głupia i się ogląda. Ja mówię, smaruj się, smaruj się. Premier Beata Szydło podczas głównych uroczystości mówiła, że najważniejszymi zadaniami stojącymi przed nami dzisiaj są prawda i pamięć. Ta prawda musi być głośno powiedziana. By nigdy nie próbowano jej zmienić w kłamstwo, które próbuje być alibi dla zła. Oświęcim, Brzezinka, Harmenże, Pławy. To były polskie miasta i wsie. Tutaj żyli Polacy, polskie rodziny, które zostały wypędzone ze swoich polskich domów. I tutaj, na tych miejscach, powstał niemiecki obóz zagłady. To jest prawda, o której musimy mówić. Prawdy nie można się bać i nie można jej wyprzeć. Batrzewa Dagan, Żydówka urodzona w Łodzi, wspominała, że do Auschwitz trafiła jako 16-letnia dziewczyna. Przyszłam młoda dziewczynka z warkoczami na głowie, zsięli mi włosy, wytatuowali mi numer na moim lewym przedramieniu, a nie było wtedy dosyć pasiaków. I dostałam mundur krasnoarmiejca. Były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Bogdan Bartnikowski wspominał, że w chwili uwięzienia miał 12 lat i stracił rodziców. Bogdan Bartnikowski powiedział, że on i wszyscy jego znajomi, którym udało się przetrwać niemiecką okupację, do tej pory pamiętają wszystko, co wydarzyło się w obozie. My wszyscy jesteśmy naznaczeni do śmierci prawdopodobnie tymi okropnymi przeżyciami. Ja tu nie jestem gościem. Ja tu przyjeżdżam, ja tu muszę przyjeżdżać, żeby dawać świadectwo prawdzie. Mówić o tej historii tragicznej, o tym, co tutaj się działo. Nie tylko ja, więcej nas tu przyjeżdża. To są dla nas bardzo trudne chwile, bo tym się nie śpi. Prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał dziś, że trzeba zdobyć się na odwagę poznawania i niesienia prawdy. Stając w tym miejscu, trzeba zdobyć się na odwagę patrzenia z największą uwagą. Odwagę poznawania prawdy i niesienia jej całej ludzkości. Bo prawda o zagładzie, prawda o Auschwitz są konieczne, aby nic podobnego już nigdy w przyszłości nie mogło się powtórzyć. Wojciech Kolarski przypominał także, że rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie dał się osadzić na terenie obozu, zbudował tam organizację konspiracyjną i udokumentował popełniane ludobójstwo, a Jan Karski dostarczył tę wiedzę władzom państw alianckich. Minister zwracał uwagę, że misja niesienia światu prawdy o Auschwitz spoczywa na współczesnych ludziach. Ten obowiązek wobec całej ludzkości wypełniają szczególnie Polacy i Żydzi. Wypełniają go liczne instytucje i środowiska w Rzeczypospolitej, w państwie Izrael, na czele z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Yad Vashem w Jerozolimie.
Ambasador Izraela w Polsce apelowała o przechowywanie pamięci o tym, co działo się w czasie II wojny światowej na ziemiach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Anna Azari mówiła, że żyje coraz mniej świadków zbrodni, których Niemcy dokonali w Auschwitz i w innych obozach koncentracyjnych III Rzeszy i na terenach okupowanych. Musimy włożyć maksymalny wysiłek, żeby odnaleźć i zachować jak najwięcej indywidualnych historii świadczących o tamtych strasznych czasach. W judaizmie jest powiedzenie: nie musisz ukończyć powierzonego ci zadania, ale też nie wolno ci go uniknąć. Podczas dzisiejszych uroczystości goście wraz z duchownymi odmówili modlitwy Kadisz i wieczny odpoczynek. Rachamim, Shochen Mromim, Tayamnot Pavitomim, Hamtsem Nucha Nechona, Alkantfe Hashchina. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W bloku 12 Muzeum Auschwitz-Birkenau otwarto wystawę dzisiaj zatytułowaną Archeologia, która prezentuje część z 16 tysięcy obiektów wykopanych w pobliżu komory gazowej w Birkenau w 1967 roku. Przedmioty przez pół wieku były przechowywane w jednym z budynków Polskiej Akademii Nauk. Ich ponowne odkrycie uznano za jedno z najważniejszych wydarzeń muzealnych, mówił Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. To są przedmioty osobiste ofiar, które szły do komory gazowej. To więc te przedmioty, które ofiary jakby do końca chciały zachować ze sobą. Przedmioty najbardziej emocjonalnie związane z ofiarami. A więc tu jest na przykład oko lalki. Więc wyobrażamy sobie już to, że tę lalkę niosła najprawdopodobniej jakaś żydowska dziewczynka prowadzona tam ze swoją mamą. Bliźniacza wystawa została wczoraj otwarta w siedzibie UNESCO w Paryżu. Relacjonował Lucjan Olszówka. A my pozostańmy jeszcze przy wspomnieniach byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy uczestniczyli w dzisiejszych obchodach. Oddali oni hołd tym, którym nie udało się wyjść z obozu. Autobusem z Warszawy do Oświęcimia wraz z innymi byłymi więźniami Auschwitz pojechała między innymi pani Zofia Wareluk, która urodziła się na terenie Auschwitz-Birkenau. Mama opowiadała na przykład na apel, że zima, przecież to styczeń był, opowiadała, że tutaj goła w letniej sukience, tu się przykrywała, to krzyż miała goły, bo jak na te apele zimą musiała w ciąży, prawda, wyganiali na dwór i to, przecież 1,5 kilo ja się urodziłam, niech nawet 1,5 kilo, no a normalna ciąża. Jej mama i matka chrzestna opowiadały jej o życiu w obozie. Urodzone dziecko ważyło na oko brak wagi, około 900 000 gram. Moja mama mówiła, że 1,5, no to też nie tak dużo. Chude, wyniszczone, wygląd starty. Cała skóra pomarszczona, nie była w stanie wydobyć z siebie głosu. Słychać było tylko kwilenie. Druga więźniarka, narażając swoje życie, zorganizowała trochę mleka dla matki. To dziecko nie było do życia. Barbara Doniecka trafiła do obozu mając 10 lat. Na cygańskim lagrze, to żeśmy stali kilka godzin, już nie pamiętam ile, ale bez jedzenia, bez picia, było zimno, bo jakiś więzień uciekł z obozu, nie mogli się Niemcy doliczyć. I jeden taki Niemiec, żandar, podszedł do mnie, wziął mnie tak, że tego i tak mnie w oczy i tak mi się patrzył. No wie pani, ja dziecko spuściłam, to on mnie tak zarysował tym wejczem swoim przez twarz. Boże, a ja spojrzałam w niebo i miałam pretensje do Pana Boga. Jak mógł na to pozwolić? Przecież ja tak grzecznie stoję. Z Auschwitz-Birkenau pani Barbara Doniecka trafiła do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen na terenie Niemiec. Wielu byłych więźniów cierpiało nawet w kilku takich obozach. Przypomnijmy, że w latach 1940-1945 Niemcy zgładzili w Auschwitz-Birkenau co najmniej 1 100 000 ludzi. Żydów, Polaków, Romów, jeńców sowieckich i ludzi innych narodowości. Wśród ofiar były kobiety i dzieci. 27
7 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej uwolnili około 7 tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów, w tym około 500 dzieci. Tymczasem w polskich miastach uczczono ofiary Holokaustu. W Warszawie uroczystość odbyła się w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przy pomniku bohaterów getta. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwa, dyplomaci, mieszkańcy stolicy. Ten dzień został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 roku. Za datę obchodów wyznaczono 27 stycznia, rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. Jak co roku spotkamy się tu przed pomnikiem bohaterów warszawskiego getta, by uczcić pamięć pomordowanych ofiar. Straciliśmy w tej wojnie 6 milionów naszych sióstr i braci, w tym 1,5 miliona dzieci. Nasz wkład w zachowanie pamięci jest naszym obowiązkiem, nie tylko wobec ofiar, ale przede wszystkim dla naszej przyszłości i przyszłości następnych pokoleń. Przyszedłem tutaj dlatego, żeby uczcić pamięć ofiar, które zostali wymordowani w obozach zagłady. Przyszłam po to, żebyśmy w ogóle wszyscy pamiętali o tym, co się działo kiedyś, żeby nigdy do tego nie doszło. Duża mojej część rodziny zginęła w zagładzie. Myślę o tym, żyję z tym. To jest właśnie też opłakiwanie dziadków i rodziny, której człowiek nigdy nie spotkał. Bo właściwie to miałam tylko mamę, która jedynie sama przeżyła wojnę. Wszyscy zginęli. Ideą Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest nie tylko uczczenie pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy, ale i wyraźny sprzeciw wobec nieuznawania Holokaustu jako wydarzenia historycznego. Liczbę Żydów zamordowanych przez nazistów w czasie II wojny światowej ocenia się łącznie na około 6 milionów, z czego prawie 3 miliony ofiar stanowili polscy Żydzi. A teraz zaglądamy za granicę. Niemiecki Bundestag oddał hołd ofiarom zbrodni nazistowskich. Przypadająca dziś rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau jest w Niemczech Dniem Pamięci o Ofiarach Narodowego Socjalizmu. Otwierając uroczyste posiedzenie, przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert przypominał, że równo 75 lat temu działacze partii nazistowskiej opracowali praktyczne szczegóły rozwiązania tzw. kwestii żydowskiej. Decyzje w tej sprawie odzwierciedlają cyniczne i technokratyczne okropieństwo tego ideologicznie podszytego barbarzyństwa, które obok Żydów dotknęło także inne grupy niewinnych ludzi. Lammert dodawał, że Bundestag wspomina dziś miliony osób, którym odebrano prawa, które zamęczono i zamordowano. Wspominamy Sinti i Romów, miliony zniewolonych Słowian, pracowników przymusowych, homoseksualistów, więźniów politycznych, chrześcijan, świadków Jehowy. W tym roku Bundestag szczególny nacisk położył na uczczenie ofiar programu hitlerowskiej eutanazji. W uroczystym posiedzeniu wzięli udział prezydent Joachim Gauck i kanclerz Angela Merkel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Pamięć ofiar Holokaustu uczcili także Rosjanie. W Europejskim Muzeum Centrum Tolerancji w Moskwie zapalono świece i przypomniano tragiczne losy Żydów masowo mordowanych przez hitlerowskich oprawców. Wspominano także tych, którzy za cenę własnego życia ratowali przedstawicieli narodu żydowskiego. W wielu rosyjskich miastach złożono kwiaty pod pomnikami ofiar Holokaustu i otwarto wystawy poświęcone tragedii. Przewodniczący wspólnot żydowskich w Rosji Aleksandr Boroda w rozmowie z telewizją Rosja 24 przypomniał, że 27 stycznia 1945 roku zostali wyzwoleni jeńcy obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i jest to symboliczny dzień dla całej ludzkości. Holokaust nie był tylko tragedią narodu żydowskiego, w tym przypadku dotknęła ona akurat Żydów, ale w takiej sytuacji mógł znaleźć się każdy inny naród. Aleksandr Boroda wyraził również zaniepokojenie sytuacją współczesnego świata, ostrzegając przed możliwością powtórzenia się tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Jeśli popatrzymy na współczesny świat i zadamy pytanie, czy wyciągnięto wnioski z tragedii Holokaustu, to będziemy mieli wiele wątpliwości. Przewodniczący wspólnot żydowskich w Rosji wezwał też do walki z ksenofobią, która w jego ocenie jest niebezpiecznym zjawiskiem, mogącym doprowadzić do tragedii jakiejś grupy społecznej lub całego narodu. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Informacje.
Prokuratura wszczęła dziś oficjalne śledztwo w sprawie wczorajszych dwóch karamboli na autostradzie A1, poinformował Witold Błaszczyk, zastępujący rzecznika prokuratury okręgowej w Piotrkowie. Do wydarzeń, w których uczestniczyło łącznie ponad 70 pojazdów, doszło wczoraj około godziny 9. Na miejscu katastrofy już w dniu wydarzenia śledczy zabezpieczyli dowody oraz ustalili dane osobowe uczestników i świadków zdarzenia, powiedział prokurator Witold Błaszczyk. To były te wstępne czynności, które pozwolą na prowadzenie dalszych czynności dowodowych w śledztwie. W dniu dzisiejszym formalnie prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. Dzięki sprawnej akcji służb ruch na autostradzie A1 udało się przywrócić w rekordowo niskim czasie, powiedział Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Praca służb drogowych, ratunkowych, czyli policji, straży pożarnej, lotniczego oraz drogowego pogotowia ratunkowego była synchronizowana właśnie dzięki wcześniejszym, częstym spotkaniom, wypracowaniu odpowiednich grafików przepływu informacji. Można było szybko przeprowadzić akcję ratunkową i co ważne, już w godzinach południowych jeden z pasów w stronę Katowic był otwarty, a później cała nitka, a jeszcze wczoraj w nocy przed północą cała nitka w stronę Łodzi. Możemy tu mówić zarówno o rekordowo dużym wydarzeniu, rekordowo szybkim udostępnieniu autostrady i prawie że w kategoriach cudu o tym, że nikt nie zginął. W wyniku karamboli hospitalizowano ponad 30 osób. Najwięcej poszkodowanych przetransportowano do samodzielnego szpitala wojewódzkiego imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Rzeczniczka prasowa szpitala Ewa Tarnowska-Ciotucha powiedziała, że trafiły tu aż 24 osoby. Obecnie w placówce przebywa 7 osób. Znajdują się one w oddziałach chirurgicznym, ortopedycznym oraz w oddziale intensywnej terapii. Stan wszystkich pacjentów jest stabilny, łącznie z osobą, która przebywa w oddziale intensywnej terapii. Trzy osoby spośród najciężej rannych trafiły z kolei do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Wszystkie one przeszły wczoraj operację, poinformował rzecznik placówki Piotr Sobczak. Dwie osoby są w ciężkim stanie, jedna jest stabilna. Tak można określić ich stan bardzo ogólnie. Natomiast dwie osoby są na oddziale intensywnej terapii, a trzecia osoba jest na oddziale specjalistycznym. Jednym z czynników, które przyczyniły się do dwóch karamboli tak dużych rozmiarów, była gęsta mgła. Aby uniknąć kolizji w takiej sytuacji, pierwszą podstawową zasadą jest znaczne zredukowanie prędkości, podpowiadał Kuba Bielak z Akademii Bezpiecznej Jazdy. W dalszej kolejności, jeżeli ja wjeżdżam w taką mgłę i widzę w ostatnich milisekundach tak naprawdę, że droga jest zatarasowana, przede wszystkim starać się za wszelką cenę walczyć do końca. To jest taka zasada w ekstremalnych sytuacjach drogowych, a więc hamując przede wszystkim, starać się sterować tak samochodem, żeby szukać wolnej przestrzeni. Natomiast jeżeli wiemy, że już w coś uderzymy, to staramy się uderzyć przodem. Z przodu mamy zderzak, mamy 1,5 metra do zderzaka, mamy strefy zgniotu, mamy poduszki powietrzne, mamy pasy bezpieczeństwa, które nas przytrzymują w tym kierunku, więc uderzamy przodem. Teraz, jeżeli już uderzyliśmy lekko czy nie lekko, wszystko jedno jak, za wszelką cenę jak najszybciej musimy z tego samochodu wyjść, dlatego że narażeni jesteśmy na samochody, które jadą z tyłu. Gdzie? Uciekać na prawą stronę autostrady, przejść przez bariery ochronne, odejść jak najdalej od tego naszego samochodu za barierą tą energochłonną. Informacje o sytuacji na drogach krajowych i tego, jaki jest ich bieżący stan, można uzyskać przez całą dobę za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii drogowej 19111. W podsumowaniu dnia czas na kolejne tematy krajowe. Powinniśmy zrobić wszystko, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, powiedział o naszej antenie minister środowiska Jan Szyszko. Wczoraj podczas sejmowej debaty minister przypomniał, że jest przestrzegany i modyfikowany Krajowy Program Ochrony Powietrza z 2015 roku. Działaniami w tym zakresie zajmuje się komitet powołany przez premier Beatę Szydło w październiku 2016 roku. Minister środowiska zapewniał, że rząd podejmuje kolejne kroki, by zwalczać zanieczyszczenie powietrza. Smog był, jest i będzie, dodał. Jest nawet tam, gdzie człowieka nie ma, bo trzeba pamiętać, że największe zapylenie jest na Saharze, a też bardzo duże przodujące państwa zapyleniem to są kraje no, pustynne. Zanieczyszczenia powietrza są różne. I człowiek się do tego rzeczywiście przyczynia i w tej części Europy, tu gdzie jest duże aglomeracje miejskie, jak również gdzie mamy dużo nośników energii, no tam oczywiście to zapylenie wzrasta, gdyż im więcej się spala, obojętnie czego, tym większe jest zapylenie w atmosferze. I chodzi o to, żeby przez kulturę współżycia ze środowiskiem oddychać lepszym powietrzem.
Trzeba ograniczyć to, co emitujemy i odpowiednio zadbać o specjalne kliny napowietrzające w miastach, dodał minister Jan Szyszko. Polacy słynęli z tego, że mieli świetnych urbanistów, świetnych architektów i Warszawa miała świetny plan zagospodarowania przestrzennego.